Ja używam drukarki 3D w codziennej praktyce chirurga szczękowego. Przede wszystkim służy mi ona do planowania zabiegów chirurgicznych. Wykorzystujemy tą technikę do dopasowywania indywidualnie zaprojektowanych implantów, co znacznie przyspiesza nam codzienną pracę, skraca czas zabiegu operacyjnego, dzięki czemu też gojenie rany jest szybsze, ponieważ ingerencja chirurga jest znacznie krótsza, praca jest precyzyjniejsza, dokładnie jest wszystko zaplanowane jakby przed zabiegiem. Technika jest łatwa, prosta, naprawdę nie trzeba jakichś wyszukanych programów, nie trzeba wyszukanych technik, ani jakichś materiałów drogich. W łatwy, przystępny sposób można ją używać w codziennej pracy. Dodatkowo wykorzystuję również tą drukarkę w pracy z młodszymi kolegami. Łatwiej zaplanować im zabieg operacyjny, łatwiej sobie wyobrazić postępowanie chirurga. Na oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w ostatnich 2 latach było hospitalizowanych około 300 pacjentów, z czego ponad połowa to były przypadki urazów oczodołów. To były urazy złożone bądź izolowane oczodołu. Także problem jest bardzo powszechny. Stąd pomysł wykorzystania druku 3D i kształtowania płytki tytanowej na podstawie lustrzanego odbicia zdrowego oczodołu, tak żeby optymalnie odtworzyć oczodół o optymalnej objętości. Trafiali tutaj do oddziału pacjenci, którzy byli już po wcześniejszej operacji, a nawet kilku, gdzie operacja nie przyniosła oczekiwanego efektu. Pomimo operacji skarżyli się dalej na podwójne widzenie, upośledzenie ruchomości gałki ocznej. Natomiast dopiero tutaj, kiedy tak naprawdę wykorzystaliśmy model taki 3D do ukształtowania implantu, te dolegliwości ustąpiły. Także pomimo wcześniejszych prób operowania dopiero ta metoda się sprawdziła. Koniec końców. Bez wątpienia można powiedzieć, że to jest bardzo przydatne pod moim względem w medycynie. Przecież łatwiej ułożyć implanty i przystosować i dopasować jego do swojego miejsca, mając wygodny model 3D w rękach, niż później, kiedy jest to rozcięte i tam spróbuj do tego sięgnąć. Czyli to, o czym mówiłem, że chirurg śródoperacyjnie nie musi po kilka razy dopasowywać tego implantu, sprawdzać, czy on jest faktycznie już gotowy, ostatecznie przygotowany, tylko ma to gotowe przedoperacyjnie, ma taki implant przygotowany przedoperacyjnie, jest gotowy do wszczepienia. Dodatkowo w ogóle dzięki takim modelom 3D, to akurat jest pana. Tak? Tak, to jest dokładnie pana. Jakoś niepodobny do mnie. Jesteśmy w stanie pacjentowi jakby zobrazować jego sytuację kliniczną, zaproponować, pokazać leczenie, co mi się wydaje, że zmniejsza takie obawy związane z zabiegiem, daje takie poczucie bezpieczeństwa, że jest pan w dobrych rękach. Ja pracuję już w zawodzie prawie 40 lat i można powiedzieć, że takie historyczne postępy w rozwoju tej dyscypliny niewątpliwie można było zaobserwować. Oczywiście były różnego rodzaju próby
różnego rodzaju próby wykorzystania czy to elementów własnych, czy znaczy kości własnych pacjenta, czy elementów tytanowych do rekonstrukcji. Natomiast no, nam początkowo w ogóle tego typu technologia jakby nie pojawiała się w naszych koncepcjach leczenia. Tak? To rzeczywiście no, trzeba zwrócić uwagę na to, że takie analizowanie albo modelowanie z wykorzystaniem obrazów komputerowych pojawiło się wraz z rozwojem tego typu technologii. No, drukowanie to już było w ogóle jakiś kosmos w naszym rozumieniu, prawda? No, w momencie, kiedy to przekonaliśmy się naocznie, że rzeczywiście te badania, które można przenieść z obrazu tomografii komputerowej na drukarkę 3D i praktycznie w rzeczywistym wymiarze wydrukować rzeczywisty obraz pacjenta, czy odtworzyć te wszystkie struktury, które nas interesują, to już jest, no powiedzmy sobie, jeszcze większy etap. Natomiast drukowanie indywidualnych części, tak, brakujących części organizmu, to jest no, wyzwanie dla bardzo wielu dyscyplin, bo już w tej chwili słyszymy, że elementy, powiedzmy sobie, czy brakujących elementy kości, czy wręcz elementy tkankowe są drukowane i wykorzystywane do operacji. Myślę, że to jest, no, powiedzmy, kolejny etap bardzo intensywnego rozwoju chirurgii rekonstrukcyjnej.